zanim będziecie mogli obejrzeć ten edit, to mam dla Was jedną informację. Żeby YouTube nie zdjął mi tego filmu z kanału, to wymieniłem podkład muzyczny w tym filmie. Kiedyś, wiadomo, ustawialiśmy utwory, które były znane i popularne, które nam się podobały. No dzisiaj YouTube zrobił porządek z tym filmem, więc wymieniłem muzykę w tym nagraniu. Druga kwestia jest taka, że najbardziej hardkorowe rzeczy, jakie zrobiłem na tym filmie, to był 2006 rok, czyli mniej więcej po 7 latach uprawiania trialu rowerowego, znajdują się w drugiej części tego materiału, więc albo przewincie sobie od razu do 4 minuty, albo po prostu cierpliwie obejrzyjcie, jak wyglądają moje treningi na dla mnie bardzo sentymentalnych miejscach w Lublinie, bo tam był w większości nagrany ten film, więc to chyba tyle. Ja zapraszam Was na seans i do zobaczyska.
Od razu chciałem uprzedzić wszystkie pytania związane z tym, co wyblurowałem w 5. minucie tego filmu. Tutaj był tytuł kawałka, który był wykorzystany właśnie w oryginalnym materiale, ale dzisiaj to już jest historia, zapomnijmy o tym. Ja chciałem Was na koniec prosić o to, żebyście ocenili łapką góra-dół, czy ten materiał Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało korzystajcie z sekcji komentarzy. Wiecie, że ja zawsze odpowiadam na wszystkie pytania. Jak macie ochotę zobaczyć moje bieżące materiały, to zerknijcie na mojego Instagrama, bo tam najwięcej rzeczy publikuję codziennie. A do tego wszystkiego chciałem Was prosić o to, żebyście subskrybowali ten kanał, jeżeli chcecie obejrzeć kolejne filmy. Ja na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 18:00.